znajdujemy się właśnie na festynie, jest z nami grupa medialna. Jak się nazywasz? Natalia. Jak się dzisiaj bawisz? Bardzo dobrze. Dobrze. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie zorganizowany jest. No super. Fajnie. Bardzo fajnie, można się pobawić ze zwierzątkami z gumy. Bardzo dobrze, świetnie, super. Kłaniam się nisko Państwu, nazywam się Edmund Szwed, jestem Elblążaninem od 1970 roku. W mieście żyję, które ukochałem. Króciutko na początek powiem tak, że dzisiaj tym radosnym piknikiem rodzinnym, muzycznymi koncertami pragniemy powiedzieć Państwu, że wraz z grupą Elblążan, ogromną rzeszą wolontariuszy, podjęliśmy decyzję, że naprawiamy Elbląg. Naprawiamy Elbląg, biorąc los we własne ręce. Słuchajcie, jesteście genialni, jesteście fajni, cudowni. Za chwileczkę wyjdzie pan Edmund Szwed. Brawa na niego! To jest człowiek pozytywny, oddaję głos! To nie ja jeszcze. Grupa Toledo za dwie minuty, dosłownie za dwie minuty, drodzy Elblążanie, bo jest was teraz dużo, wielu tutaj. Chcemy wam przedstawić tego, który naprawi Elbląg, który powie stop układom i kolesiostwu, który powie 16 listopada, wasze życie w tym mieście będzie piękne. Edmund Szwed, zapraszam na scenę. Dwie minuty dla Edmunda Szweda. Edek, 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 Edek. Kłaniając się po raz drugi, mówiąc dobry wieczór, z ogromną przyjemnością i radością, że tylu jest Elblążan, rodzinnie, wielopokoleniowo, ogromną, ogromną radość wyrażam tym samym. A powiem bardzo krótko, bo zabawa jest piękna, zabawa jest fest, więc nie będę przedłużał, powiem tylko tak, że zrealizuję realny program naprawy Elbląga. W ciągu swojej kadencji sprawię i zapewniam w sposób odpowiedzialny, że nikt z młodych ludzi nie będzie musiał opuszczać rodziców, dziadków, swoich przyjaciół, ponieważ praca będzie w Elblągu szukała Elbląża. To jedno. To drugie, że nadam godność mieszkańcom Elbląga, a tę godność poprzez prawo do własnego mieszkania komunalnego. Nie może być tak, że dzisiaj na mieszkanie komunalne czekają Elblążanie 60 lat. Proszę policzyć, proszę sprawdzić. Mówię dokładnie tak, jak jest. Sprawię, że zrealizuję program, który skończy problem braku mieszkań komunalnych. Będziemy żyć w mieście godnie, dostatnie i radośnie. Będziemy żyć w mieście, w którym będziemy częściej się na ulicy do siebie uśmiechać, a takich zabaw ufam, że będziemy robić dużo, dużo częściej i więcej. Ta impreza została zorganizowana przez nas, Elblążan, za własne pieniądze, dla
Elblążan dla przyjaciół, dla rodzin, dla siebie. I tak będziemy. Kłaniam się raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze, a dzięki wam 16 listopada potrzebujecie jednej tylko rzeczy. Uwierzyć w siebie, że razem, wspólnie, ogromnie możemy dużo zrobić i wziąć los w swoje ręce. I zapewniam, że tego dokonamy, jeżeli 16 listopada wybierzecie państwo prezydenta, który będzie nie tylko prezydentem, nie tylko gospodarzem, menadżerem, ale będzie waszym przyjacielem każdego z Elblążan. Kłaniam się raz jeszcze. Dobranoc, do zobaczenia i bawcie się dobrze. Zabawa jest bez. Zabawa na bez. Brawa do pana Brunda. Bezpartyjny, pamiętajcie. Pamiętajcie. Los Elbląga w waszych rękach, będzie dobrze, jeszcze lepiej. Brawa. Kłaniam się dobrze.